czystości. Komendant gminy prezentuje gotowość pododdziału do rozpoczęcia od czystości z okazji jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Kolejny jubileusz 90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zacharzu. Jest to jedna z najstarszych jednostek w powiecie tomaszowskim, ale i również w województwie łódzkim należy do najstarszej jednostki, bo 90 lat to jest to dość bogata działalność tejże jednostki. Trzeba powiedzieć, że straż Straż Pożarna dzisiaj spełnia wiele innych funkcji niż tą poza gaszeniem pożaru, bo dzisiaj wyzwania dla strażaków są ogromne, bo przecież to również ratownictwo drogowe, ratownictwo medyczne. Dzisiaj ochotnicy to przecież zabezpieczają imprezy masowe, także nie tylko gaszenie pożaru, ale trzeba oczywiście oddać hołd, cześć ochotnikom, strażakom, bowiem ich praca, ich działalność, ich wyrzeczenie, poświęcenie ratowania życia, mienia społecznego jest godne podziwu. Oczywiście zaufanie społeczne jest ogromne dla ochotników, strażaków. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj poparcie społeczeństwa dla strażaków wynosi ponad 90%. Nawet świadczy to o tym, że w środowisku, gdzie Ochotnicza Straż Pożarna działa, jest doceniana przez społeczeństwo. Dlatego też dzisiaj będziemy dziękować strażakom, będą oznaczenia wyróżnienia. Ja jeszcze raz podkreślam, że jest to służba dla drugiego człowieka. Trzeba z szacunkiem się odnosić do ich działalności i myślę, że dalszy rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej, chociażby przez pozyskiwanie nowego sprzętu, powinno również i służyć w celu bezpieczeństwa mieszkańców, także gminy Będków, jak i tak i powiatu tomaszowskiego. Jeżeli chodzi o dzisiejszą uroczystość, jest to uroczystość jubileuszowa 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej tu właśnie w Zacharzu. Jeżeli chodzi o naszą gminę, jest to jedna z 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na naszym terenie, a jedna z 4 zrzeszonych w strukturach jednostek gaśniczych, które są w strukturach jednostek operacyjno-technicznych. Wspaniały jubileusz, no tym niemniej trzeba wspomnieć, że na terenie naszej gminy mamy te jednostki, które mogą się już stuletnią historią, jest to OSP Będków i OSP Słubocice. Życia ludzkiego nie można oceniać. Życia ludzkiego nie można oceniać. To wszystko. Dziękuję. To jest dowód na to, co przed chwilą tu Pan powiedział. I żadne moje słowa nie wyrażą tej wielkiej wdzięczności, którą jest tutaj moja rodzina, za to, za tą wielką robotę, którą wykonali tutaj strażacy. Więc chciałbym publicznie jeszcze raz serdecznie podziękować za to, że uratowali życie mojemu dziecku. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o wystąpienie duchów Andrzeja Bajszyka,
Piotra Kaleńskiego, Krzysztofa Jabłońskiego i Andrzeja Dołowicza. W podziękowaniu druhom z OSP Będków za skutecznie przeprowadzoną akcję ratowniczą. Szanowne druhny, szanowni druhowie, dostojni goście, drodzy państwo, jest mi niezmiernie miło, że w dniu dzisiejszym mogę reprezentować zarówno samorząd powiatu tomaszowskiego, władzę tegoż powiatu, jak i struktury ochotniczych straży pożarnych, o czym świadczy mundur. Myślę, że to taki przykład na to, że strażacy to samorządowcy, a samorządowcy w wielu przypadkach strażacy. To dobrze, bo mamy wpływ, bo mamy możliwość wspierania się nawzajem, bo dzisiejsze tutaj przykłady pokazane, bo to, co zostało powiedziane, to przecież dowód na to, że samorządowcy bez strażaków sobie nie radzą albo zdecydowanie słabiej, ale i w drugą stronę. Strażacy bez samorządowców też mieliby trudno. Myślę, że taka współpraca, taka przyjaźń wzajemna, bo w tej chwili można zdecydowanie użyć już takiego słowa, będzie trwała przez następne 90-lecia, że ochotnicze straże pożarne będą się rozwijać, bo przecież pamiętamy, że na przestrzeni tych 100 czy 100 paru lat, bo tyle ochotnicze straże pożarne generalnie sobie liczą, szczególnie w środowiskach wiejskich, przebrnąć nam trzeba było przez różne burze dziejowe, przez różne ustroje, ale strażacy zawsze byli razem, zawsze potrafili się dostosować i nigdy nie pozwolili się z tych środowisk, z których wyrośli, którym służą, nie pozwolili się usunąć, bo przecież trzeba przypomnieć, że i takie zakusy były. Jest to dla nas wielkie zobowiązanie, że to, co zrobili nasi przodkowie, trzeba szanować, wzmacniać, żeby przekazać przyszłym pokoleniom ochotnicze straże pożarne coraz lepsze, coraz prężniejsze, żeby za 90 lat ktoś nas też dobrze wspominał. Na dowód przyjaźni między samorządem powiatu tomaszowskiego i strażakami chciałbym przekazać na ręce drucha prezesa Henia Bojanowskiego świętego Floriana, który mam nadzieję znajdzie miejsce w murach szacownej jubilatki i będzie dowodem naszej przyjaźni, naszej współpracy na wiele, wiele lat. Jest również list gratulacyjny od pana starosta Piotra Kagankiewicza, który prosił mnie, żeby go w dniu dzisiejszym na tym spotkaniu sympatycznym reprezentować. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Druhny, druhowie OSP Zachasz. Panie prezesie, z okazji 90-lecia istnienia waszej jednostki składam wam wyrazy uznania za wypełnianie strażackich powinności wobec ojczyzny i jej obywateli. Życzę wam, aby wasza działalność nadal trwała i była przydatna dla tutejszej społeczności. Wszystkiego najlepszego. Jesteśmy zaproszeni tak jak inni koledzy na tą imprezę. Czego się niezmiernie cieszymy. Jesteśmy w pełni nadziei o udanej imprezie, mimo jakiegoś zachmurzenia, ale wydaje nam się, że będzie ta impreza w pełni udana. Coś życzyć naszym kolegom z OSP Zachasz. 100 lat chyba nie, bo to jednostka, która żyje 90 lat, będzie żyła i żyła wiecznie tak jak inni. Także wiernie bierzmy pod uwagę, bierzmy o ich osiągnięcia, które mają pełne i zasłużenie. Po prostu jesteśmy zadowoleni, że takie imprezy łączą nas wręcz, a nie dziełem, jak to w dzisiejszych czasach się dzieje. Straż jest po to, żeby, jak to się mówi, być społeczeństwem.